Cześć, jestem Lubłoczek i mam dla was nieco inny odcinek komika translatora, ponieważ dzisiaj zamiast tylko mielić przez różne języki, będę starał się z bełkotu Google Tłumacza napisać piosenkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jakby kogoś ciekawiło, to użyję do tego artykułu o mnichu morskim, znanym również jako biskup morski. Z tego. Co tu się stało? Co to jest? Dobra. Nie tego się spodziewałem. Od nowa. Dobra, mamy. Mermanek, mnich lub ryba biskupa, mnich, została po raz pierwszy odkryta w Morzu Bałtyckim w XVI wieku. Następnie go przywieźli do polskiego króla, który chciał go uwięzić w Polsce. Grupa biskupów katolickich pomachała do Korio i ścignęła go na siebie. Spełnił swoje życzenie. Na rozkaz marynarki wojennej Konrada Gessnera Gottsny wpadł w przepaść i zniknął. W 1531 roku nad brzeg wody przybyło małe niemieckie zwierzę. Alanasi McCarthy Bishop zmarł 3 dni po porwaniu. Co? Naszyjnik z gliny znaleziono u wybrzeży Polski w XVI wieku. Opis tego zwierzęcia oraz zdjęcie, które przygotowałem, pochodzi z historii Animalium Konrada Gessnera. Tom IV Rifle odkrył Rhinobates Stein, rybę z podoustych zwaną gitarą lub ryba biskup. Ta ryba ma około 2 metrów długości i ludzką twarz. Właśnie, bo my jeszcze nie mamy w ogóle, jak to będzie brzmieć. Cudne. Dobra, sorry, że ucięło trochę napis Google Tłumacz, ale nie da się tego wygodniej robić, także będzie tak to wyglądać. Teraz tak. Był taki czas, że ta ryba została po raz jeden odkryta po raz jeden odkryta w Bałtyku, w naszym polskim wodnym Bałtyku. Jakby ktoś miał wątpliwości. Dobra, lecimy dalej, mielimy. Ryby luk, mnich lub biskup zostały po raz pierwszy znalezione w Morzu Bałtyckim w XVI wieku i wysłane do polskiego króla, który chciał je złowić w Polsce. Polski katolicki kurio został poproszony o rezygnację. Jego życzenie się spełniło. Na rozkaz gubernatora marynarki wojennej Konrada Gessnera Gottsny wpadł do rowu i zniknął. W 1531 na granicę wkroczył młody Niemiec, Alan K. McCarthy Bishop zmarł 3 dni po jej porwaniu. Tę gliniastą rybę odkryto na wybrzeżach Polski w XVI wieku. Opis i ilustracje zaczerpnięte z historii Animalia Konrada Gessnera, tom 4. Ta ryba ma około 2 metrów długości i tylko jedną twarz. Dobra, lecimy. Niemal 2 metry miała jedną twarz ryby lub biskup nazywały się tak. Chciano je złowić w Polsce. W Polsce znalazły się w Niemczech. Co się rymuje z Niemczech? Albo nie inaczej. Chciano je złowić w Polsce. Chciano je złowić w Polsce. Zrezygnowali. Zrezygnowali. Wiemy o tym. O tym z Gessnera historii. A Animali. I tu będzie refren. Mam pomysł. Możemy dać do tych bełkotów losową rybę, która nie ma nic wspólnego z biskupem morskim. Albo jednak nie ryby, ale podobne. Mianowicie ustonogie. Stomatopoda. Rząd morskich skorpiaków z gromady pancerzowców o stosunkowo prymitywnej budowie z bardzo słabo wykształconym pancerzem, który to jest słabo zeksklerotyzowany. Ciało mają wydłużone do długości 34 cm z bardzo długim odwłokiem. Dorosłe skorpiaki prowadzą najczęściej ryjący tryb życia na dnie morza, a larwy spotykane są w planktonie. Dotychczas poznano około 170 gatunków. Chcecie, to możecie wejść na Wikipedię, z którego to też wziąłem, żeby zobaczyć, czemu są takie niezwykłe. A na razie lecimy. Wieloryb słoń lub wieloryb słoń został po raz pierwszy odkryty w Morzu Bałtyckim w XVII wieku, kiedy król Polski nakazał zdobycie Polski i uwolnienie biskupa Curio. Twoje marzenie się spełni. Gazni pod dowództwem admirała Konrada Gessnera wylądował i zniknął.
Skamieniałe skorupiaki morskie z owocolistkiem, owocolistem do 30 cm długości, długi pępek, wolno rosnące fałdy, słabe stwardnienie. Dorosłe osobniki żywią się krabami i innymi rybami, podczas gdy larwy żywią się z pływającymi rybami. Obecnie istnieje około 170 krajów, 1531. Młodzi ludzie zbliżają się do niemieckiej granicy. Alan C. McCarthy Bishop zmarł 3 dni po napadzie. W XVI wieku na polskim wybrzeżu znaleziono rodzime ryby. Opis i ilustracja, historia, animalia autorstwa Konrada Gessnera, tom 4. Ryba ma 2 metry długości i tylko jedno usta. Król Polski nakazał zdobycie Polski. Co dalej? To nie ma sensu, ale to właśnie dlatego jest, dlatego dobrze. Nie ma to nic, co się rymuje z Bałtyku, więc... Wypuszczony do Bałtyku. Zniknął w odmętach. Co się rymuje z odmętach? A biskup morski się zwał. Dobra, dodać pół metra miał i tutaj jeszcze jedna linijka. To będzie coś totalnie nie wiem. Długi pępek. Słabe. Stwardnienie. Okej, okay. Sprawdziłem, jak to brzmi, banger. Bardzo fajnie. Zaraz. Dobra, i tutaj drugi refren. I zaraz dajemy zwrotkę, drugą zwrotkę. Także mielimy dalej. Im mniej sensu, tym lepiej. W ogóle dajcie znać, czy chcecie, żebym tą piosenkę potem wypuścił na kanał. Dobra, żartuję i tak ją wypuszczę. Wieloryb, słoń lub waleń. Słoń po raz pierwszy pojawił się w Morzu Bałtyckim w XVII wieku, kiedy to król polski najechał Polskę i nakazał uwolnienie biskupa Curio. Twoje marzenia się spełnią. Zaginął w Gazni pod dowództwem admirała Konrada Gessnera. Krab morski to słupek, długość 34 cm, długa macka, wolno rosnący, słaba, twarda gleba. Dobra, nawet nie musimy dalej chyba czytać. Kraby żywią się krabami, co? Co? 3 dni po ataku biskup Alan S. McCarthy powiedział: w XVI wieku u wybrzeży Polski znaleziono ryby. Co, nie wierzę? Druga zwrotka to będzie rap. W XVI wieku u wybrzeży Polski znaleziono ryby. Nie, w XVI wieku u wybrzeży Polski znaleziono dużo ryb. Nie, dobra. W XVI wieku u wybrzeży Polski znaleziono. I tak dobrze. Okej. Okay. I mam pomysł, jak zakończyć drugą zwrotkę. To będzie takie fajne nawet. Te historie nam opowiedział Google tłumacz. Krab morski to słupek, 34 centymetry. Czemu ja piszę przez RZ Młodzieży? Dobra. Krab morski to słupek, 34 centymetry. Do Niemiec docierają młodzieży. To nie ma sensu, ale okej. Okay. 3 dni po ataku biskup Alan wyznał, że to biskup morski się zwała ta ryba. Tak naprawdę to nie, że znaleźli... Nie, co się rymuje z Google tłumacz? Krab morski podłużny niczym kształt supa. Oto jest więc tekst tej piosenki. Dobra. Dobra, lecimy. To będzie improwizowane wykonanie piosenki o mnichu morskim. Ballady o biskupie morskim, która nie jest ani balladą, ani tym bardziej o biskupie morskim. Był taki czas, że ta ryba została po raz jeden odkryta, po raz jeden odkryta w Bałtyku, w naszym polskim wodnym Bałtyku. Niemal 2 metry miała i jedną twarz. Ryby lub klub biskup nazywały się tak. Chciano je złowić w Polsce, zrezygnowali. Wiemy o tym z Gessnera, historii animali. Wieloryb słoń. Pierwszy raz odkryty w Bałtyku. Król polski nakazał zdobycie Polski. Wypuszczony do Bałtyku. Zniknął w odmętach 1,5 metra. Dodać 0,5 metra miał. Długi pępek, słabe stwardnienie. Biskup morski się zwał. To jest taka przerwa. Yang lub Łoczek, tylko że bez Yang. Chociaż nie wiem. W XVI wieku wybrzeży Polski znaleziono i potem biskupa Curio uwolniono. Krab morski to słupek, 34 centymetry. Do Niemiec docierają młodzieży. 3 dni po ataku biskup Alan wyznał, że to biskup morski się zwała ta ryba. Krab morski, długi jak kształt supa. Tę historię nam opowiedział Google tłumacz. Wieloryb słoń. Pierwszy raz odkryty w Bałtyku.
Król Polski nakazał zdobycie Polski wypuszczony do Bałtyku. Zniknął w odmętach 1,5 metra, dodać 0,5 metra miał. Długi pępek, słabe stwardnienie, biskup morski się zwał. Jakbyście chcieli, żebym zrobił bardziej profesjonalne wykonanie tego cyrku, to piszcie. Ale wątpię. Chryste panie, co ja nagrałem? To jest taki... Dobra, wyłącz się już. Dobra, pa.